Słuchajcie, nie przepadam za filmowaniem i nagrywaniem tych tutoriali w mieście, ale dzisiaj mamy fajny obiekt, ten mural Tomka Sętowskiego. Jestem w Częstochowie, akurat miałem tematy do załatwienia i sobie pomyślałem, że zrobimy tutaj testy dwóch kamer, a mianowicie R2S versus Mini 3 Pro. Robiłem już testy w plenerze, ale na obiektach jednak takich miejskich jest inaczej. Myślę, że wiele osób będzie mogło się nawiązać i sprawdzić, jak to wygląda. Te kamery są troszeczkę inne, różnią się przysłoną, pole widzenia jest inne, ekwiwalent ogniskowej i też profile kolorystyczne są nieco inne. Ale mimo wszystko myślę, że to będzie ciekawy odcinek i będziecie mogli skorzystać. Zaczynajmy zatem. Naprawdę, DJI momentami to tak przegina. Latałem ostatnio na innej aparaturze. A teraz mam N1, dlatego że ona pasuje do jednego i do drugiego modelu, czyli do R2S i do Mini 3 Pro. No i teraz się zaczyna, jak nie ma internetu, nie jest przypisane do konta. Przez może 15 minut tej sesji nikt nie zwrócił uwagi na to, że ja tutaj latam. Nie było słychać go. Byłem na 10, 15 metrach max i zrobiłem całą sesję taką jak chciałem, czyli trochę nagrywek w dwóch profilach kolorystycznych i też zrobiłem parę zdjęć. W ogóle nikt nie zwrócił uwagi. Za chwilę się zacznie jazda, bo wyciągam R2S i będzie grubo. Zobaczycie. No i teraz mamy taką zabawę, że trzeba znowu przepiąć connection guide. R2S jest? Ciach, i zobaczymy, czy on jest, no powinien być do tego urządzenia przypisany, bo znowu on nie działa z DJI RC. Zwykłym firmware update. Niech będzie. Słuchajcie, mamy to zrobione, całą sesję. Jak tylko wyciągnąłem R2S, to od razu się jakieś szumowiny tutaj dowaliły. A w tym miejscu jest dużo różnych pijaczków i takich kolesi, którzy nie wiedzą za bardzo, co ze sobą zrobić. I musiałem przegonić dwóch. Użyłem, może nie jakichś mocnych słów, ale zdecydowanych, żeby odeszli natychmiast, bo to zagraża bezpieczeństwu. Musiałem się przejść dookoła dworca, żeby odpuścili. Faktycznie ja nie lubię nagrywać, szczególnie jak mam jeszcze kamerę i dwa drony albo więcej, bo dzisiaj mam ze sobą trzy drony plus kamerę. No to jest to średnio dla mnie przyjemne. Tu jeszcze na bieżąco chciałem się podzielić, jakie mamy doświadczenia. Mianowicie R2S ma krop. Oprócz tego, że jest dużo głośniejszy, jest też większy, wiadomo, cięższy. Trzeba mieć dla niego papiery w mieście. To jeszcze bym miał krop. Przy 50 klatkach momentalnie to widać. Mnie się to średnio podoba. Wolę to, co mamy w Mini 3 Pro. Natomiast profile kolorystyczne są ciekawsze na pewno w R2S. Jest też większy sensor, jednocalowy. I mamy tutaj profil płaski, mamy HLG i dopiero ten normalny. Przysłona jest też oczywiście węższa, bo jest 2.8, w miniaku 1.4. Tak to wygląda. Ogólnie bardzo podobne doświadczenia, aczkolwiek głośno było i w mieście kłopotliwe jest latanie już tym większym dronem. Malucha nikt nie zauważył i to było chyba najfajniejszy motyw, jaki mogłem zrobić. Jedziemy na następną miejscówkę. Myślę, że tam będzie już bardziej ustronnie i sobie porównamy oba drony. Let's go!
Słuchajcie, świeci mi tak w oczy, że nic nie widzę. Mam nadzieję, że jestem ostry przynajmniej. W każdym razie teraz mamy odmienną sytuację, bo jesteśmy w plenerze koło zamku w Olsztynie pod Częstochową. I sytuacja jest taka, że jest wietrznie. I tutaj role mogą się odmienić. Tak jak w mieście królował Mini 3 Pro, tak tutaj się może okazać, że wcale niekoniecznie tak musi być. Mamy już podgląd, startujemy. Słuchajcie, małe się spisało całkiem nieźle. Myślałem, że ten wiatr go przestraszy, ale on nie. Jest twardym zawodnikiem. Nie dał się wiatrowi. Zrobił bardzo ładne ujęcia. Nie ma kropu tutaj w 4K w 50. Zarówno zdjęcia, jak i wideo. Super. Dzisiaj tutaj mieliśmy polaryzacyjny filtr ND16PL od Freewella. Nastawiłem go na H, czyli na horyzonta. I działał. Całkiem dobrze i spisywał się. Też super. Warunki są zmienne, jeżeli chodzi o ekspozycję. Przechodzą chmury, wiatr jest, ale pomimo to ten wiatr nie jest taki bardzo mocny. Mały dał radę dzisiaj. Lecimy teraz R2S. Słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale większą sympatię jednak odczuwam do małego, do Mini 3 Pro. Może ze względu na to, że jest też trochę bardziej nowoczesny niż R2S. Tutaj na przykład nie mamy gniazda USB-C do ładowania. Nie ma paru takich rzeczy, które są bardzo praktyczne, ale też jest okej ten dron. Jak najbardziej, jeden i drugi, mogę powiedzieć, daje radę. One mają trochę inną specyfikę. Który bym wybrał? Chyba miniaka bym wybrał na dzisiaj, ale to wszystko zależy też, co chcesz zrobić, bo tutaj jest sensor trochę większy. Tam znowu przysłona jest bardziej otwarta. I to jest takie tradowanie, takie handlowanie w jedną czy w drugą stronę. Nie wiem, de facto. Sama oceń, który dron jest ciekawszy. Na pewno dlatego trzeba mieć papiery. Ja o tym mówię od czasu do czasu. Tamten jest mały, można polatać w każdym kraju praktycznie, bez uprawnień czy z minimalnymi obostrzeniami. Pod tym względem jest super, prawda? Z drugiej strony tamten trochę jest bardziej wrażliwy na wiatr, więc też jest to pewna sprawa. Z tamtym się lepiej wędruje po szlaku, bo mamy możliwość podładowania z powerbanka. I druga rzecz, że jest bardzo lekki i kompaktowy i wejdzie nam wszędzie, więc coś za coś. No, nie mogę powiedzieć jednoznacznie, bo to są po prostu dwa różne drony. One zupełnie inaczej ze sobą grają. Ale jakbym miał wybrać, to chyba bym wybrał w tej chwili Mini. Natomiast gdybym miał takie sytuacje, że potrzebowałbym R2S, to bym sobie po prostu pożyczył od kogoś, albo zastosowałbym Mavica 3, bo to jest też już petarda dron. Dzięki Wam za uwagę, wszystkiego dobrego życzę i mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Dajcie znać w komentarzach, a my widzimy się w kolejnym epizodzie już wkrótce. Dla osób, które zaczynają swoją przygodę z dronem, mam sporo darmowych warsztatów. Mam też warsztaty premium online dotyczące produktów albo poszczególnych rozwiązań. Linki znajdziecie w opisie pod filmem. Zachęcam Was bardzo serdecznie. 8 tysięcy ludzi skorzystało, to znaczy, że wartość w tym jest. Do zobaczenia, cześć!